Marianna Schreiber, znana żona znanego męża i założycielka partii Mam Dość w swojej garderobie najczęściej stawia na eleganckie marynarki, sukienki i buty na obcasie, postanowiła jednak zrobić wyjątek na lato. Jak podała na swoim profilu, jej letnia stylizacja Składająca się z pastelowej sukienki, sandałek na obcasie i torebki, koszyczka. Kosztowała ją łącznie 250 zł. Zobacz również, internet obiegły plastikowe klapki z podobizną Ralfa Kamińskiego za 235 zł. Moja sukienka, buty, torebka. To, co widzicie na zdjęciu, łącznie kosztowało 250 zł, czyli raptem 15 zł więcej niż klapki pod prysznic z podobizną Ralfa Kamińskiego. Napisała Marianna. Przy okazji skomentowała również cenę butów Donalda Tuska, które kosztują podobno aż tysiące zł. Za ceny butów przewodniczącego DT ubrałabym się na cały rok, stwierdziła w swoim poście. Marianna Schreiber przyznała, że wygląd ma ogromne znaczenie, a celebrytka znana z programu Top Model nie mogła znieść własnego odbicia w lustrze, zwłaszcza widoku swojego nosa. Z tego względu postanowiła poddać się operacji. Czekałam 15 lat. Pewne sprawy w życiu są ciągle z różnych powodów w sferze marzeń, ale czasem zdarza się mały cud. Dla mnie wielki, serio, kiedy w całym swoim dotychczasowym świecie można coś zmienić. 15 lat czekałam, żeby w moim mniemaniu zaakceptować swój wygląd w pełni, nieodwracalnie go zmienić. Bezpowrotnie, napisała. Zobacz też: Marianna Schreiber zabrała głos w sprawie baby. Prawi pean na cześć autorki solo Marianna Schreiber marzy o karierze wojskowej. Aplikowała do oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej Marianna Schreiber. Będzie rozwód. Zdradziła prawdę.